Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jacek Balkan to jest motodziennik we wtorek, a dzisiaj zaczynamy od samochodu, którego produkcja niedawno się zakończyła: od oldschoolowego Chryslera. Niedawno pożegnaliśmy Doja Vipera, a kilka dni temu pojawiła się informacja o końcu kolejnego, bardzo charakterystycznego amerykańskiego auta, PT Cruisera. Szczerze mówiąc, zdziwiliśmy się bardzo, bo myśleliśmy, że produkcji zaprzestano ze 2 albo i 3 lata temu. Stylizowanego na retro Cruisera produkowano przez 10 lat i był to jeden z większych rynkowych sukcesów koncernu Chryslera. Auto kupowano zresztą nie tylko w Stanach, ale również w Europie. Był nawet taki moment, w którym za ten niedrogi w sumie i kompaktowy samochód ludzie w ciemno potrafili zapłacić majątek. Swoją drogą mogła być to niezła nauczka, gdyż jak to z większością samochodów amerykańskich bywało, czy też nadal bywa, z zewnątrz mamy cudownie zaprojektowane dzieło sztuki, a w środku tandetne wołające o pomstę do nieba materiały. Od 2002 roku auto produkowano również w Europie, w austriackich zakładach Magne, a nawet montowano pod maskę mercedesowskie diesle. Powstało kilkanaście wersji limitowanych oraz dwie warte uwagi. Kabriolet wzbudzający u ludzi skrajne emocje oraz odmianę GT ze wspaniałym czterocylindrowym i potężnie doładowanym motorem o pojemności 2,4 litra. Silnik miał 215, a potem 230 koni i zapewniał nie tylko niezłe osiągi na poziomie 7 sekund do setki, ale również całą masę dodatkowych atrakcji, gdyż po wciśnięciu podału gazu do oporu, koła z przodu niemal natychmiast traciły kontakt z podłożem. Na szybszych zakrętach tylko kierowca mógł siedzieć w miarę prosto, bo tylko on mógł się czegoś trzymać. Była to kierownica. Cała reszta, nawet przypięta pasami, latała po aucie jak worek ziemniaków. Mimo wszystko będziemy tęsknić. W dodatku takie pełne niedoskonałości, ale równo z duszą auta zapadają w pamięć. Na razie niestety wiadomo o jednym retronastępcy, który ma być produkowany w tej samej meksykańskiej fabryce Fiat 500. Amerykanie już się cieszą, ale prawdopodobnie tylko ci, którzy nie widzieli jeszcze auta na żywo. Jak zobaczą, że 500 ma 3,5 metra długości, będą się nie tylko cieszyć, ale również śmiać. Nawet Nissan Micra jest większa. a Nowa wersja, pokazana jakiś czas temu w Genewie, ma ponad 3,7 metry. I 70 centymetrów. Sprzedaż auta właśnie się rozpoczęła. Co prawda na razie jedynie w Japonii, gdzie pierwsi klienci na w własnej skórze przekonają się jakich wibracji i dźwięków dostarczają nowe, trzycylindrowe silniki Nissana. Podstawowa wolnossąca wersja ma niecałe 80 koni, a mocniejsza stukonna ma bezpośredni wtrysk benzyny i małą turbosprężarkę. Szkoda tylko, że do tej przynajmniej pory nikt nie zająknął się na temat silników Diesla. Nie wiem, czy nowa Mikra pojawi się w tym roku w Polsce. Prawdopodobnie nie, dlatego że teraz firma jest skupiona przede wszystkim na Kaszkaju, ale promocje i wyprzedaże starego modelu już się rozpoczęły. Najtańsza pięciodrzwiowa wersja z radiem i klimatyzacją kosztuje 40,5 tysiąca złotych. Czy to jest dobra oferta? W odpowiedzi na to pytanie na pewno pomoże dzisiejszy ranking. W którym przedstawimy Państwu pięć najciekawszych naszym zdaniem aktualnych promocji. Wakacje to często dobry moment na kupno samochodu, gdyż większość z nas ma na głowie inne sprawy niż bieganie po salonach, a dzięki temu importerzy starają się nas zachęcić jak tylko mogą, najczęściej niezłymi rabatami. Z wypatrzonych również na billboardach ofert na największe uznanie zasługuje na przykład promocja Opla. Już za niecałe 40 tysięcy złotych można kupić fabrycznie nową i tegoroczną korsę, wyposażoną w klimatyzację i radio. Niestety w tym sympatycznym samochodzie chodzie zamontowany będzie litrowy, 65 konny, 3-cylindrowy silnik, więc będziemy musieli wybierać albo jazda, albo klima. Dużo lepiej i ciekawiej wygląda promocja na Astre Classic, czyli bardzo udaną Astrę poprzedniej, trzeciej generacji. Auto z przygotowanej promocji ma 90-konny silnik 1.4, klimatyzację i radio, dumnie nazywane systemem audio. Cena to 48 tysięcy złotych. Pozbawioną tych bajerów 308 z jeszcze mocniejszym, prawie 100-konnym silnikiem 1.4 kupimy teraz za 43,5 tysiąca złotych. Do tego Bezpłatnie przedłużą nam gwarancję na 3 lata z limitem 90 tysięcy km. Jednak najciekawszą promocję można w tym momencie upolować w salonach Suzuki, w których trzeba się rozglądać za odchodzącym powoli do przeszłości, choć bardzo do nowego podobnym Swiftem. Auto z rocznika 2009, 3-drzwiową wersję z 90-konnym silnikiem 1,3, radiem i klimatyzacją kupimy za niecałe 40 tysięcy zł. I na tym dzisiejszy program kończymy. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne już jutro. Do zobaczenia.